Cześć, parę słów na temat wartości żywieniowej ryżu. Ryż jest bardzo dobrym źródłem węglowodanów złożonych, które dostarczają nam energii. Potrawy z ryżu są bardzo łatwostrawne i dlatego polecane są w potrawach dietetycznych i posiłkach dla dzieci. Ryż nie zawiera glutenu, czyli białka, który może być przyczyną nietolerancji pokarmowych niektórych osób. Szczególnie cenny jest ryż brązowy, czyli taki, z którego ziaren usunięto tylko zewnętrzne warstwy okrywy i nie poddano go polerowaniu. Dzięki temu zawiera on więcej składników mineralnych, witamin i błonnika. 100-gramowa porcja ryżu brązowego dostarcza nam aż 8,7 g błonnika, podczas gdy taka sama porcja białego ryżu tylko 2,5 g. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie od 20 do 40 g błonnika pokarmowego dziennie.